Moi drodzy, rozpoczynamy drugą godzinę naszego środowego spotkania w Top FM. Smak i zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak w Top FM. Ale również Tadeusz Woźniak jest teraz gościem Radia Top FM, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Dobry wieczór, panie Tadeuszu. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich uczestników naszego spotkania i pana także. Bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie do mojego programu. Jest to dla mnie ogromna radość i przyjemność. Ja także się cieszę i proszę spokojnie pytać, odpowiem na każde pytanie. Dziękuję, dziękuję za tą pewność, dzięki temu, za to takie poczucie, dzięki temu ta rozmowa będzie jeszcze bardziej łatwiejsza. Bardzo się cieszę. Panie Tadeuszu, na początku, zanim przejdziemy do tego, jak powstawały pana największe przeboje, jak wyglądało powstawanie muzyki, w ogóle powstawanie piosenek te 40, 30 czy 50 lat temu, chciałem pana zapytać o taką rzecz. Jak tak naprawdę narodziło się pana zamiłowanie, jeżeli tak to mogę nazwać, do muzyki? Każdy z nas ma w sobie jakąś potrzebę wypowiadania się, tak, opowiedzenia o sobie innym ludziom. To naturalnie każdy robi to po swojemu. Ja tak akurat robię to przy pomocy piosenki i przy pomocy muzyki, ale można to przecież robić także rysując czy pisząc, a także mówiąc do ludzi. Jest bardzo dużo możliwości komunikacji. Jedną z nich jest komunikowanie się przy pomocy piosenki, tekstu i muzyki. A jak ta przygoda muzyczna pana się rozpoczęła? To bardzo trudne pytanie, ponieważ zaczęła się zapewne wtedy, kiedy uświadomiłem sobie jako kilkuletni, czy 7, czy 8, czy 5-letni chłopiec, że lubię słuchać muzyki. I to chyba jest taki moment. Bo później kwestią techniczną jest tylko przejście do czynnego uprawiania muzyki. Zasadniczo między zamiłowaniem do słuchania muzyki, a jej wykonywaniem różnica jest niewielka. To jest tylko jakby funkcja mechaniczna. Natomiast głównie chodzi o kontakt z abstrakcją. Muzyka jest abstrakcją. Jest czymś, co odróżnia człowieka od zwierząt, że człowiek potrafi pojęcia oraz wrażenia abstrakcyjne odbierać i nimi żyć. I to o to chodzi, jak sądzę. A to ciekawe, co pan powiedział, że muzyka jest abstrakcją. Ponieważ ona nie wyraża żadnego konkretu. Ona po prostu działa bezpośrednio na nasze emocje i na naszą estetykę. W muzyce jako takiej nie ma przekazu sensualnego. Chyba że dołoży się tekst, wtedy dochodzi jakaś historia. No właśnie, no właśnie. Ale i tak kompletnie jest co innego, kiedy śpiewamy jakiś tekst, ten tekst, jego treść i temperatura emocjonalna znacznie łatwiej dociera niż wtedy, kiedy tekst napisany jest na kartce
w tomie poezji. Naturalnie taka forma także jest bardzo wyrafinowanym kontaktem z poezją. Jednak taki emocjonalny odlot daje muzyka. No tak, zdecydowanie. A miał pan być może jakichś artystów albo zespoły, które jakoś tak szczególnie inspirowały pana muzycznie? Świat muzyki, który się otwierał, jak byłem młody, to był świat muzyki z zachodu. W Polsce żyliśmy w świecie bardzo ograniczonych możliwości realizacji swoich upodobań muzycznych. Choćby z powodu tego, że nie było na czym grać. Ani gitar, ani wzmacniacze, ani sprzętu dla skrzypka. Kupienie skrzypiec było problemem dla gitarzysty, gitary i tak dalej. W związku z tym naturalnie w jakiś sposób udawało się dotrzeć do jakiegoś instrumentu, często bardzo pośredniego gatunku. Dla skrzypców istniała wąska garstka specjalistów od produkowania tych skrzypiec, czyli bardzo wspaniały zawód lutnika. Natomiast gitar właściwie w Polsce nikt nie robił, więc nie było na czym grać i wsłuchiwaliśmy się z wypiekami na twarzy w zachodnie stacje, choćby Radio Luxemburg, a w Polsce w rozgłośnie harcerską, które to stacje nadawały bieżące przeboje i to, co najważniejsze w muzyce światowej. I to właściwie była inspiracja. Radio Luxemburg. To było to, czego słuchał każdy człowiek w moim wieku w latach 60. A ma pan takie wrażenie, obserwując dzisiejszy rynek muzyczny, zaraz przejdziemy do tej muzyki, która do tego, jak powstawały pana największe przeboje, ale chciałem zapytać, czy obserwując dzisiejszy rynek muzyczny, nie ma pan takiego wrażenia, że takiej muzyki, takich piosenek, jakie były kiedyś, dzisiaj po prostu nie ma? To, ja myślę, że to jest bardzo szeroki problem. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że taki tekst, który pan przed chwilą powiedział, zapewne wygłaszali nasi rodzice i dziadkowie, wspominając muzykę międzywojnia, czy też jeszcze starsze. Też mówili, że dzisiaj to już nie ma takich piosenek, a przecież mówimy to o piosenkach, o których pan mówił, czyli jest zmiana warty pokoleniowa i to jest naturalne, że każde pokolenie ma swoje piosenki. Tak. I niektórzy z osób już dorosłych zapominają, jest takie przysłowie, zapomniał wół, jak cielęcie był. To często tak się zdarza. No tak, ale też bardzo wielu artystów na przykład bierze pod swój warsztat, prawda, te piosenki, które były na przykład kiedyś modne, albo piosenki, które właśnie z takiego starszego pokolenia dziś młodzi artyści biorą pod swój warsztat i bardzo często jest tak, że to są świetne wersje niektórych piosenek, prawda? No to jest naturalne, że wraca się do różnych epok. Tak jak w klasyce gra się
muzykę przez setki lat komponowaną, tak w piosence także cofamy się czasem do starszych piosenek, ponieważ tych naprawdę dobrych utworów zarówno kiedyś, jak i obecnie powstaje stosunkowo niewiele. Stosunkowo niewielki procent powstających piosenek zasługuje na uwagę. I tak było kiedyś także. Tylko, że nie było tak sprawnych i szybkich mediów kiedyś, tak. I mniej utworów docierało na rynek. Więc mamy wrażenie, że w tej chwili, że jesteśmy otoczeni jakimś milionem kiepskich utworów i to jest prawda, ale wśród tych miliona kiepskich utworów jest także dużo bardzo dobrych i ważnych utworów, które przejdą do tradycji, tylko w tej chwili, w tym tłoku bieżącym, czasem ich nie zauważamy. To jest dobrze według Pana czy źle, że świat dzisiaj poszedł w takim, a nie innym kierunku? To jest tak, trzeba przyjąć rzeczywistość za dobrą monetę, ponieważ nie ma wyjścia. Mhm. Nie ma co zawracać kijem Wisły. Po prostu tak jest. Trzeba to przyjąć do wiadomości. No, prawda. Prawda, no oczywiście, że tak. Panie Tadeuszu, jeszcze przejdźmy do tych czasów powstawania największych przebojów, bo chciałem zapytać, czym się właśnie różni, czy różniło nagrywanie, powstawanie piosenek w tamtych czasach, a jak to wygląda teraz? Czy da się to w ogóle w jakikolwiek sposób porównać? Każda epoka ma swoje sposoby na utrwalanie swoich osiągnięć. Tak. Jak wiadomo, cywilizacyjnie, technicznie świat posuwa się do przodu i wynajduje teraz nowe sposoby rejestrowania muzyki i innych przejawów ludzkiej działalności artystycznej, choćby film. To wszystko jest żywe i coraz nowsze środki wchodzą do naszej dyspozycji. Nie zmienia to jednak zasadniczo procesu twórczego. Bo nie jest istotne, czy napiszemy nuty ołówkiem, czy nagramy na fortepianie muzykę na nośnik cyfrowy. Istotne jest, żeby to była dobra muzyka. Tak. Tak. A proszę mi powiedzieć, o czym opowiada piosenka Zegarmistrz Światła? To ja, jak się Pan domyśla, setki razy odpowiadałem na to pytanie. I najogólniej, najkrócej można by powiedzieć, że to jest takie spojrzenie w siebie, jak to się ze mną stanie, jeśli przyjdzie moment odchodzenia. Czy ja sobie z tym dam radę? I to jest próba zmierzenia się z tym problemem, że marzyłoby mi się, i piosenka wyraża właśnie takie uczucie w imieniu także słuchaczy, to nie tylko o mnie tu chodzi, wyraża taką nadzieję, że uda nam się odejść, że będziemy mieli to szczęście, że nie będzie to jakaś tragedia, nieszczęście dla wszystkich naokoło, że uda nam się godnie i spokojnie odejść. A czy Pan jest autorem wszystkich tekstów? Nie, większość tekstów, które ja zaśpiewałem kiedyś, napisał poeta Bogdan Chorążuk.
Ale także innych poetów śpiewałem. Teksty piszę rzadko. Wolę korzystać z wybitnych autorów. Mhm. A chciałbym zapytać o przygodę ze ścieżką dźwiękową do serialu Plebania. Co pana interesuje? Czy jest jakaś różnica, kiedy powstaje taka, dajmy na to, piosenka niezwiązana z żadnym serialem, żadnym programem telewizyjnym, tylko pańska piosenka? Czy jest jakaś różnica w pracy nad taką piosenką, która ma być ścieżką dźwiękową? Czy jakoś więcej pracy wymaga taka piosenka, żeby więcej pracy włożyć w to? Czy nie ma to większego znaczenia? Nie ma to żadnego znaczenia. W każdą piosenkę wkłada się więcej lub mniej pracy, to zależy. Czasem piosenka wychodzi szybko i odnosi sukces. Czasem się pracuje długo i bez sukcesu. Nie ma reguły. Mhm. A czy teraz obecnie w jakichś nowych kompozycjach możemy pana usłyszeć? Cały czas coś robię, ale główne wysiłki w mojej pracy są skierowane w kierunku oprawiania muzyką obrazu, czyli filmów. Są to najczęściej filmy dokumentalne, ale nie tylko, bo parę lat temu poprawiłem muzyką pana Tadeusza, niemą wersję z 28 roku, Ryszarda Ordyńskiego, ale także czasem teatr w telewizji i podobne rzeczy robię głównie. Rzadziej nagrywam piosenki. Ale czasem zdarza się tak, że do filmu, że potrzebuję, tak jak było w przypadku Plebanii, przygotować jakiś utwór. Czyli raczej, jeśli chodzi o pana najnowszą płytę jakąś, to nie ma. To nie ma pan takich planów? W tej chwili nie mam planów nagrywania płyt nowych. Natomiast w przygotowaniu jest już kolejny album CD, który zawiera moje archiwum. W momencie, kiedy to archiwum znajdzie się w twardym pudełku, to wtedy pomyślę o tym, żeby nagrać jakąś nową płytę. A czy nadal śpiewanie, tworzenie muzyki, czy występowanie przed publicznością sprawia panu taką samą przyjemność? Spotkanie z publicznością, tak jak spotkanie z człowiekiem, zawsze jest rzeczą ważną. To jest kwestia tego, że człowiek potrzebuje gdzieś wyładować swoją energię, ale także potrzebuje, jak wampir, trochę się napić cudzej energii. Koncerty są świetną okazją do tego. Bardzo, bardzo to lubię. Absolutnie, absolutnie się zgadzam. Wie pan, chciałbym panu powiedzieć o takiej sytuacji, która wyszła pewnie niechcąco trochę, ale to było dla mnie niesamowite doznanie, bo kiedy zadzwoniłem do pana jakoś po godzinie 16 to było, koło 17, żeby powiedzieć, że będę do pana dzwonił o tej i o tej godzinie. Już powiedzieliśmy sobie do usłyszenia i tak dalej. I pan chyba nie rozłączył połączenia.
I wie pan, usłyszałem przepiękny po prostu, przepiękny dźwięk gitary. Po prostu się rozpłynąłem. Ja po prostu pracuję w tej chwili przy montażu wideoklipów, więc może jakieś szczątki tego dźwięku do pana dotarły. Ale wie pan, to było naprawdę coś niebywałego i dziękuję za to. Pomimo, że stało się to zupełnie mimochodem, ale to było niezwykłe. Bardzo się cieszę, że się panu spodobało. Wie pan, życzę panu naprawdę takiej samej wciąż przyjemności z tworzenia, ze śpiewania, z grania. A chciałem pana zapytać, czy jest jeszcze coś oprócz muzyki, co lubi pan robić w wolnym czasie? No, w kręgu sztuki właściwie jestem i wszystko, co dotyczy tych dziedzin działalności człowieka. Lubię czytać, lubię montować filmy. To jest moje hobby ostatnich lat. A jakie to są filmy? To są przeważnie filmy muzyczne, można powiedzieć, czyli na skróty mówiąc, wideoklipy. Właśnie w tej chwili jestem w trakcie. To, co pan słyszał, to był fragment wideoklipu, nad którym pracuję. Jak widać, na taki moment pracuję. A można te filmy gdzieś zobaczyć? Naturalnie będzie można w YouTubie obejrzeć. Niektóre z nich są już, na przykład gdyby kogoś zainteresowało, to przede wszystkim widoki po moim synu Filipie o tytule Mamela, ale także z najnowszej, sprzed kilku lat mojej płyty, dwa utwory, A ty się ziemio nie bój i Co jutro będzie. To są wideoklipy przeze mnie zrobione. A gdzie można, na jakim kanale można zobaczyć? Na YouTubie. A jakoś się nazywa kanał Tadeusz Woźniak, czy coś takiego? Nie, po prostu ogólnie. Po prostu trzeba pisać Tadeusz Woźniak, A ty się ziemio nie bój i będzie. Okej. Albo co jutro będzie. Okej. Rozumiem. Bardzo, bardzo dziękuję i na pewno w wolnej chwili zajrzę. Zapraszam serdecznie. I z przyjemnością posłucham. Panie Tadeuszu, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję, miło, że pan o mnie pamiętał, że sobie pogadaliśmy. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy także to zainteresowało. I do usłyszenia jakoś. To była wielka przyjemność. Powiem panu, że ja zawsze mam ogromną przyjemność zapraszania ludzi, którzy być może w obecnym świecie są może w jakiś sposób zapomniani, ale są tacy artyści jak pan, jak wielu, wielu innych, o których warto pamiętać, z którymi warto rozmawiać, żeby młodzi słuchacze przede wszystkim poznawali waszą muzykę, waszą twórczość, bo dla mnie jest to niezwykle wartościowe. Proszę mi wierzyć, ja mam 28 lat i dzięki temu, że prowadzę
Prowadzę to radio od kilku lat. Odkrywam tak naprawdę polską muzykę na nowo. Jakiś czas temu zagrałem pana płytę z serii Złota Korekcja. Smak i zapach pomarańczy. I powiem panu, że to było coś niezwykłego, niezwykły klimat. A jeszcze na koniec zapytam, jak by pan określił gatunek muzyki, który pan prezentuje? No, to jest dosyć trudne, ponieważ różne stylistyki czasem odbywają się w moich piosenkach. Najogólniej chodzi o to, że zawsze towarzyszy temu jakaś refleksja. Czyli to nie tylko zabawa, tylko zawsze mam ochotę coś dodać ze swoich życiowych doświadczeń. I dlatego chociażby panu powiem, to ma taką, a nie inną wartość. Właśnie dlatego. Bardzo dziękuję serdecznie za miłe słowa. Bardzo proszę. Cała przyjemność po mojej stronie, ale to jest w moim odczuciu, w moim wydaniu najszczersza prawda, absolutnie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Naszym gościem był Tadeusz Woźniak.